Możemy rozpocząć naszą uroczystość. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą uroczystość poprowadzą Pani Dyrektor Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, Pani Doktor Sylwia Brona oraz nieodłącznie towarzyszący Pan Dyrektor Stanisław Kłopkowy. Sylwio, czas na oficjalne przywitanie naszych gości. Bardzo proszę o niekończący się aplauz, wyrażający radość z tego spotkania już po imieniu wszystkich tutaj obecnych. W imieniu prezesa Słonecznej Krainy, pana Krystiana Kroczka, gospodarza dzisiejszej uroczystości, witamy bardzo serdecznie. W półtorej roku udało się go zakończyć 7 miesięcy, więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Chciałem podziękować burmistrzowi, tylko chyba nie dotarł osobiście, radnym miasta Cieszyna, którzy jak pojawiliśmy się z pomysłem stworzenia tego miejsca, poparli naszą inicjatywę. Dziękuję wszystkim pracownikom obecnym Wydziału Etnologii i Nauk Uniwersytetu Śląskiego za wsparcie merytoryczne przy planowaniu tego projektu i za to, że chcą tutaj z nami być, chcą pracować i prowadzą ten nadzór merytoryczny. Jest jedna osoba także z firmy Neotermo, którą muszę też wymienić, to jest zmienianie nazwiska, to jest osoba, która była głównym logistykiem. Krzysiu, dziękuję ci bardzo za dopięcie tej inwestycji. Twoje poganianie, co po niektórych wykonawców, podejrzewam, że dalej byśmy tutaj byli z farbami, a nie siedzielibyśmy na krzesłach. Dziękuję wszystkim pracownikom Słonecznej Krainy i Centrum Kształcenia Prymus, mojej macierzystej firmy, za zrozumienie i ciężką pracę nad tym projektem. I wiem, że ostatnie 2 miesiące ze mną były delikatnie mówiąc ciężkie, ale ta inwestycja tego wymagała, to miejsce tego wymagała. Jeżeli byłem aż tak bardzo nieznośny, to bardzo serdecznie przepraszam. Dziękuję wszystkim tym, dzięki którym tutaj jesteśmy, którzy pomagali przy otwarciu, przy strojeniu. Było tych osób naprawdę wiele, żeby to miejsce dopieścić, żeby ono naprawdę ładnie wyglądało. Dziękuję dzieciom, które wystąpią dzisiaj. Tutaj już przygotowana dekoracja z naszego punktu przedszkolnego w Skoczowie. Im dziękuję z całego serca. I na koniec powiem, że tutaj moje zadanie niejako się kończy, bo ja nie jestem specjalistą i moje zadanie zostało tutaj zakończone. Teraz oddajemy to miejsce rodzicom, dzieciom, pracownikom naukowym, terapeutom, nauczycielom, studentom. Wszystko w Państwa rękach, by nasze marzenia o tym wyjątkowym miejscu stało się faktem. I powiem na koniec coś, co zawsze podkreślam, że przedszkola nie tworzą mury i wyposażenie, chociaż moim zdaniem jedno z najlepszych, ale ludzie, którzy oddają serce dzieciom, z którymi pracują. Więc proszę Państwa o to, żeby to dzięki Państwu to miejsce stało się wyjątkowe. Dziękuję bardzo.